Dzień dobry, witam Państwa w programie o profesorze Giuseppe Caligari, o projekcie Caligaris i o książce, którą przetłumaczyliśmy i wydaliśmy na podstawie jego książki Nowe cuda ludzkiego ciała. Proszę Państwa, moja przygoda z Giuseppe Caligarisem zaczęła się od tych pozycji. W zasadzie pierwszą pozycję, którą przeczytałem, to był Caligaris Uczeń Czarownika. Druga to była Caligari, zatajone praktyki, ukryte przez elity proste techniki odzyskiwania zdrowia. I powiem szczerze, że bardzo fajne na początek dwie pozycje, troszeczkę mało mówiące o praktykach, ale takie mieliśmy do tej pory w Polsce podręczniki. Skoro się już tym zainteresowałem na dobre, to zacząłem kupować oryginalne książki Giuseppe Caligarisa, które są w dużej mierze jednak nie do dostania. Kosztują ogromne pieniądze i no, trzeba było troszeczkę zainwestować. Ale jak mówię, mamy jeszcze z czego korzystać, tak? Czyli cuda ludzkiej metapsychiki, telepatia, to jest akurat jego książka o Piemoncie, telepatia, telediagnoza, cuda metafizjologii, cuda autoskopii, cuda eteroskopii i la luna, księżyc, czyli obserwowanie gwiazd i obiektów niebieskich za pomoc bez użycia teleskopu. Proszę Państwa, co do projektu Caligaris, został on zakończony. Wszystkich uczestników projektu Caligaris, tych, którzy jeszcze nie wpisali swoich adresów do wysyłki książek, bardzo proszę, aby to uczynili, ponieważ chcielibyśmy już rozesłać wszystkim uczestnikom i zakończyć tym samym projekt Caligaris. Zwracam się również z prośbą do Państwa o to, aby ci, którzy ewentualnie jeszcze książki nie dostali, aby sprawdzili swój adres, na który ma zostać wysłana książka. Czyli czy jest on poprawnie wpisany, czy jest tam kod pocztowy, czy jest tam podane państwo, do którego mamy wysłać książkę, czy jest tam podane imię i nazwisko odbiorcy. To jest ważne, aby adres był pełny, żeby książka dotarła. Było troszeczkę zamieszania z wysyłką książek. Były święta wielkanocne, później był weekend majowy. To się wszystko nawarstwiło, ale powiem szczerze, że już jestem na bieżąco. Już praktycznie nie mam żadnych zamówień do rozesłania. Było dosyć sporo zwrotów, ale jak mówię, też pewnie jest to związane z tym, że ludzie wyjechali na święta czy na weekend majowy. Te wszystkie zwroty zostały ponownie do Państwa wysłane. I tutaj zrobiliśmy jeszcze jeden formularz reklamacyjny, czyli w miejscu, gdzie się składa zamówienie, jest formularz reklamacyjny. Jeżeli ktoś książki jeszcze nie dostał, to proszę wpisać tam swoje dane. Będziemy badać tą sprawę, dlaczego ona jeszcze do Państwa nie dotarła. Bardzo dużo osób dzwoni do mnie z pytaniem, jakich narzędzi używać. Otóż proszę Państwa, to co my używaliśmy przy ćwiczeniach, to są banalne kołki rozporowe, metalowe, za 3,60 w każdej Castoramie czy Praktikerze. Średnica od 6 do 12 mm. Praktycznie powinno się stosować od 8 do 13 mm, czyli 6 kołków o średnicy co milimetr, bo różne średnice potrzebne są przy różnych punktach. Dlaczego metalowe? Otóż proszę Państwa, bardzo prosta zasada. Przy poszukiwaniu punktu metal jest chłodniejszy od naszego ciała, a punkt, którego szukamy, ma wrażliwość termiczną. Czyli ten punkt będzie wskazywał wyraźne zimno w miejscu, w którym szukamy. Jak namierzymy to, ten zimny punkt, to wiemy już, że chodzi nam o to dokładnie miejsce. Kolejna sprawa. Mam dosyć dużo telefonów w związku z tym, że chcą Państwo uczestniczyć w grupie zaawansowanej. Ale Szanowni Państwo, to wymaga pracy.
jeżeli chcecie zostać Avengersami, to owszem, my taką grupę chcemy zorganizować, ale to będą najwyższej klasy specjaliści. Żeby zostać specjalistą, żeby umieć odczuwać, rozróżniać punkty, odczuwać, wiedzieć, nauczyć się tego automatycznie, moim zdaniem trzeba wykonać przynajmniej 1000 ćwiczeń. Jeśli znajdziecie sobie, powiedzmy, 10 różnych obszarów działania i na tych 10 obszarach będziecie wykonacie wspólnie 1000 ćwiczeń, to znaczy się, że dojdziecie do takiej wprawy, że będziecie naprawdę już bardzo zaawansowani. I takich osób my poszukujemy. Ale proszę do mnie nie dzwonić, bo mam bardzo dużo telefonów w związku z tym związanych, nie wcześniej niż za pół roku, bo ja wiem, ile te ćwiczenia zajmują czasu i wiem, że naprawdę to potrwa, przynajmniej pół roku. Przynajmniej pół roku. Ale jak mówię, chcemy zebrać specjalistów, chcemy wspólnie z nimi ćwiczyć już na bardziej zaawansowanych tematach i terenach. I przede wszystkim, proszę Państwa, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Ja pokażę Państwu, jak wyglądało jedno z naszych początkowych ćwiczeń, które wydawałoby się, że się nie udało, a jednak po chwili okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Także naprawdę jedyną metodą rozwoju jest praktyka. Dlaczego Giuseppe Caligari miał takie wyniki? Ponieważ on praktykował przez 40 lat tą metodę. Udoskonalał ją, praktykował i opisywał w książkach, które później wydał. To są przynajmniej 100-letnie książki z jego ćwiczeniami, zadaniami i opisami. I naprawdę jest to wspaniała wiedza. Szkoda, że niestety już w oryginałach praktycznie nie do dostania. Na świecie już tego nie ma. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na obejrzenie, jak kilka miesięcy temu my zaczynaliśmy te ćwiczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. W projekcie Caligaris nowe doświadczenie. Okazuje się, że na mapach Caligarisa są punkty odpowiedzialne za to, że rozpoznajemy obrazy przez skórę. Jest to wstęp do bardzo szerokiego rozdziału oczy skóry. Pierwsze badania dotyczyły rozpoznawania tego, co sobie wyświetlamy przy zamkniętych oczach. Najczęściej chodziło o osoby. Gdzie są osoby? Osoby mogą być albo w niewidzialnym polu, albo możemy je sobie z zamkniętymi oczami wyświetlać jako wyobrażone przed sobą. To jest druga rzecz. Punkty 3 bardzo łatwo dostępne. I to będzie cel naszego eksperymentu, czy te punkty faktycznie działają. Dzisiaj znowu ochotnikiem jest Paweł. Witamy Was serdecznie. Słuchajcie, zrobiłem mały eksperyment pod tytułem Inaczej trzymam kotwę. Zrobiłem sobie pseudomłoteczek. Zobaczymy, jak to zadziała. Po prostu łatwiej się trzyma i można jednak ten nacisk na tą plaszetkę regulować, będzie łatwiej. Punkty znajdują się na lewym ramieniu, lewe ramię, tuż przy łokciu, bardzo precyzyjnie opisane. Jak wyznaczamy punkty? Po pierwsze, musimy określić linię środkową ramienia. Linia środkowa ramienia to jest linia. Chyba jednak ją wykropkujemy, zanim ją narysujemy. Słuchajcie, bo parametry są różne. Środek,
środek. OK. Linia zgięcia łokcia też będzie ważna. Większość z nas ma tutaj fałd skórny, ale tak czy inaczej wyznaczamy ją w ten sposób. Linia środkowa. Dotąd. Punkt pierwszy. Plaszka o średnicy 1 cm znajduje się na przedniej części lewego ramienia. 2 cm na zewnątrz nad zgięciem łokcia. Na mapie będzie bardzo precyzyjnie pokazana, ale tak czy inaczej 2 cm nad zgięciem. Z boku zgięcia, ale jednocześnie, jeżeli planszetka ma 10 mm, to w tym zgięciu 1/4 poniżej, 3/4 powyżej kreski środkowej. Bardzo łatwo znaleźć. Fakt, że to nie jest 3 cm, że łatwo by było, czyli ta linia jest za gruba albo się nam rozmyła, ale ona jest 2 cm, 1/3 przed i, przepraszam, 1/4 poniżej, 3/4 powyżej. Co robimy? Tego punktu nawet nie ładujemy. Lokalizujemy, przykładamy do planszetki i czekamy, co się dzieje. Paweł jest wyluzowany, spokojnie ochłonął po podróży. Czego oczekujemy? Że Paweł zamknie oczy i wyświetli sobie obraz jakiegokolwiek członka rodziny. Dobra, i co dalej? Dobrze, fajnie się dzieje, tak? Dobra, co dalej? Po pierwsze, powinniśmy mieć reakcje charakterystyczne. One będą zapewne, jak zwykle, w osobnym pliku małym, żebyśmy się nie sugerowali już na starcie przy opisie. Skutki ładowania. Skutki ładowania tej planszetki. Wyniki są różne w zależności od tego, czy ładowana planszetka jest ledwie uwrażliwiona, czyli powiedzmy teraz, no 2 do 3 minut to trwa, lub po jej zaznaczeniu, czyli jak żeśmy sobie zrobili ten punkt już tak na surowo i wiemy, gdzie on jest na zawsze, w późniejszym czasie będziemy tą planszetkę uaktywniać. Czyli przypuszczam, że chodziło o to, że za pierwszym razem nie zawsze ta planszetka się da naładować od razu na starcie. I obraz jakiejkolwiek osoby będzie czy rozmazany, czy w ogóle się nie pojawi, i reakcje charakterystyczne też się w ogóle mogą nie pojawić. Nie pierwszy raz Caligaris mówi o tym, że te planszetki uaktywniają się niekoniecznie za pierwszym razem. Za 5., 10., czasami może nawet za 100. Czyli ładowanie i praktykowanie jest jak najbardziej wskazane. Natomiast co możemy tu zrobić? Możemy tu zrobić dodatek nadzwyczajny. Będzie on polegał na tym, że Paweł ma zamknięte oczy, a my przyłożymy jemu białą kartkę, ale to nie jest biała kartka, tylko koperta, ze zdjęciem do jego skóry. Nie bezpośrednio, tylko nikt nie widzi, nawet ja nie widzę, co tam w środku jest. Zrobimy jeszcze jedną wersję tego. Wyjmiemy ten obrazek z tej koperty. Dalej Paweł nie wie, co tam jest.
Ja też nie wiem, co tam jest. Przyłożymy mu do skóry. Być może skóra musi widzieć ten obraz, a nie białą kartkę bezpośrednio. Mamy niezależnego obserwatora dzisiaj, który obserwuje, czy Paweł jakieś mimiki nie robi, innych rzeczy. No wiecie, ja nie zauważyłem swoich objawów charakterystycznych, że przełykam ślinę 3 razy częściej niż to robię normalnie, prawda? Bo ja tego nie zwróciłem na to uwagi. Tu objawy charakterystyczne, mówię, jeszcze nie zdradzamy tajemnicy. To zdjęcie, jak teraz nie wiem, czy zdjęcie, czy kartkę z obrazkiem jakąś, jak przełożyłeś, to czuję od niej ciepło. Jak było w białej kopercie, nie było tego efektu. Jedno słowo mi się w zasadzie nie mam obrazu żadnego, ale słowo, które mi się jakieś kilka razy jakby do mnie przyszło, to, że jest jakaś łódka, jakkolwiek to rozumieć. Jasne. A z takich objawów w ciele? Generalnie jest mi ciepło, mi jest w tej chwili na twarzy i na karku, czego nie miałem wcześniej. I trochę zdrętwiała ręka, ale nie wiem, czy to nie jest czasem czynnik taki. Tak, po prostu fizjologiczny od nietypowego ułożenia ręki. A gdzieś tam palce na dole. Ścierpnięte. Czy takie zimne, chłodne. O, może chłód bardziej niż ścierpnięte. No tak na tą chwilę mi się chyba tak wydaje. Te dwie rzeczy. Dobra. To pytanie za 100 punktów. Balić? Dobra. Jeżeli na zdjęciu jest członek rodziny, to kto to jest? Kasper? Czy w jakimś cyklu przewijają ci się członkowie rodziny? Określonym takim? Znaczy Kasper najczęściej, potem Maja i jeszcze przy okazji mama raz czy dwa się pojawiła. Dobra. Nie zdradzimy ci tajemnicy. Jak nic. Dobra. To jest punkt na bliskich krewnych. Bliscy krewni są na punkcie numer 5. Ćwiczenie ma 3 punkty. Ubogacamy, bo doświadczenie tylko na krewnych wydawało by się mogło, no zawsze sobie kogoś tam wymyślimy albo wyświetlimy, jak zamkniemy oczy. Drugi punkt to jest punkt numer 6. Obrazy istot znanych. Ta sama plaszka 10 mm. Punkt znajduje się w przedniej części lewego przedramienia, 3 cm na zewnątrz od linii osiowej, w płaszczyźnie, która przechodzi około 4 cm pod zgięciem łokcia. Badanie polega na tym, że płytka się uwrażliwia u badanego, który rozmyśla o jakimś swoim znajomym lub przywołuje w swoim umyśle znaną mu twarz. Znaną mu twarz. Czyli niekoniecznie znajomy, może być jakaś aktorka lub aktor, lub nie wiem, ktoś z kim rozmawiał godzinę temu. Czekamy na objawy charakterystyczne. Przywołujemy obraz osoby, którą znamy i czekamy na objawy charakterystyczne. 3 cm na zewnątrz, 4 poniżej. 4 poniżej jest tu, 3 cm jest tu.
i prosimy Pawła, żeby przywołał sobie przed oczami obraz znanej mu osoby. Czy jakieś dziwne reakcje charakterystyczne? Coś, czego do tej pory nie było. A potrafisz tak zrobić, że otworzysz oczy, a ten obraz dalej będziesz miał jakby przed oczami? Bo jeden z objawów charakterystycznych występuje tylko wtedy, kiedy ma się otwarte oczy, bo można obserwować źrenice. Czuję, jak mi lewe oko drży w ogóle. To jest inne. Co ciekawe, tu a propos tych oczu, to jest skłonność do uciekania gałek ocznych w stronę ucha, najczęściej w prawo. Dlatego przywoływanie obrazu, a jednocześnie zamknięte oczy, a nie obserwowanie, a jednocześnie nie można stać na wprost badanego. Więc to jakby trzeba mieć jeszcze jednego obserwatora, żeby wszystkie objawy charakterystyczne można było opisać, że się pojawiły. To by się zgadzało z tym, co mówiłem o tym drganiu, bo to nie było takie drganie w sensie drganie powieki, tylko to było taki rozbiegany obraz trochę. A. Taki. To tak fajnie pasowało. Trzecia wersja tegoż samego, bo to wszystko w okolicy jest, to jest obraz istoty nieznanej. Ale istota nieznana to sobie Paweł zaraz wyświetli, nie wiem kogo. Więc ja przygotowałem niespodziankę. Wziąłem zdjęcie osoby, której na pewno Paweł nie zna. I jeszcze raz spróbujemy zrobić to z fotografią. Gdzie ten punkt się znajduje? Ale co mam odgadnąć, co z tej fotografii, jak ja jej nie znam? No, na przykład kto to jest, poopowiadać trochę. Jeżeli będziesz ją widział, jeżeli ci się na ekranie wyświetli, to jest pierwsza fajna rzecz. Ale tak naprawdę to jest, co się dzieje. Plaszka uwrażliwia się u badanego, kiedy w kontakcie z jego skórą, jego lewej połowy ciała jest takie pole, do którego żeśmy jeszcze nie dotarli, to jest pole zdjęć. Jest opisane w innej książce w ogóle, więc my się posiłkujemy tym, że eksperymentalnie przykładamy na przedramię to zdjęcie. Ale jeżeli znajdziemy to pole, to na pewno damy znać, gdzie ono jest, gdzie się te zdjęcia przykłada. Nakłada się zdjęcie osoby kompletnie mu nieznanej lub ta osoba stoi gdzieś za nieprzeźroczystym ekranem w linii prostej, w maksymalnej odległości do 10 metrów. Co ciekawe, to już nie pierwszy raz te 10 metrów występuje u Caligarica, tak jakby ta skóra do 10 metrów działała, a się okazuje, że nie, no, może od metra do 2000 kilometrów też mamy takie odbiory. To sygnalizują ci, którzy samodzielnie czytają książki Caligarisa. Nie wiem skąd, ale czytają. Okej. Okay. Co ma się zadziać? Caligaris odkrył pewną fajną rzecz. Miał osobę, która była sierotą. I ta sierota nie potrafiła rozpoznać swojego ojca, a to była mała mieścina i ten ojciec gdzieś tam po tej mieścinie się szwendał, tak czy inaczej. Co ciekawe, plaszetka się uwrażliwiła u tej osoby w momencie, kiedy ten ojciec był w niewidzialnym polu. Bo on sobie brał tych ludzi do eksperymentów, nie wiem, czy im płacił, czy nie. W każdym bądź razie uwrażliwiła się plaszetka w momencie, kiedy ojciec był, o którym ta osoba w ogóle nie wiedziała, że to jest jej biologiczny ojciec. Czyli rozpoznajemy osobę nieznaną i wpisujemy ją w katalog naszych krewnych. No, on stwierdził, że to na przykład my wiemy, że to nie jest nasz krewny, bo nikt nam z rodziny o tym nie poinformował nas, a jednak to jest nasz krewny, bo się na tym polu krewnych i znajomych objawia uaktywnienie tej plaszetki. Punkt 6.1 jest bardzo precyzyjnie opisany. Znajduje się
Znowu na lewej, 1 cm na zewnątrz linii osiowej w płaszczyźnie, która przechodzi 5 cm pod zgięciem, czyli jeszcze niżej i bliżej linii. Niżej o centymetr, bliżej o centymetr linii. Spróbujemy to zrobić. 5 będzie w dół, 1, 2, 3, 4, 5, to jest 5. Nie dziwcie się, że ja określam to na pamięć, ale taką przypadłość mam. Do 15 cm z dokładnością do kilku milimetrów ustalam. Dobra, przyłożymy Pawłowi osobę kompletnie nieznaną do skóry. I zobaczymy, czy ma po pierwsze jakikolwiek wgląd, kto jest na tym zdjęciu, a po drugie, czy pojawią się objawy charakterystyczne. Co ciekawe, w tych trzech eksperymentach każdorazowo objawy są inne. Pracujemy ze znajomymi i z krewnymi, ale objawy są inne. Możesz mieć otwarte oczy, bo i tak nie zobaczysz tego. I teraz powiem tak, tak najbardziej to chodzi nam o to, żeby pojawiły się reakcje charakterystyczne, a nie to, żeby Paweł rozpoznał tą osobę ze zdjęcia. Bo ta plaszetka się uaktywnia, jeżeli to jest obca osoba, więc to jest dla Pawła na pewno obca osoba. Natomiast mają się pojawić reakcje charakterystyczne i tego oczekujemy. Dziwny ucisk na nosie, na wierzchołku nosa konkretnie. Tak się pojawiło przed chwilką. A teraz mrowieją stopy. Jakoś obydwie razem. Aha. No, jestem zaskoczony. Szczerze mówię. Trzy punkty. I teraz tak. Czy mamy opisywać reakcje charakterystyczne, czy opowiedzieć o nich tylko, czy Paweł trafił, czy nie trafił? Mogę opowiedzieć, to będzie lepiej. W tym trzecim, ostatnim, jeden trafił stuprocentowo. Ten nosek to faktycznie jest to, czego oczekujemy. Sprawdźcie, bo dlaczego mówię, że to są pierwsze wstępne do tego, żeby zacząć realizować szersze spektrum badania tych obrazów, które są nam kompletnie nieznane. Jeżeli nie opanujemy, powiedzmy, tych plaszetek z najbliższymi, że one rezonują z naszą skórą, z członkami rodziny, znajomymi, nieznajomymi, jeżeli tu się wytrenujemy, wszystko inne pójdzie nam znacznie łatwiej. No taka jest metodyka, niestety Caligaris, pisząc tą książkę, zdawał sobie sprawę, że zaczniemy od lat życia, bo wszyscy wiedzą, ile mają lat, potem te prostsze ćwiczenia, teraz już mamy trudniejsze, będą jeszcze trudniejsze, ale jestem za tym, żeby praktykować, ile tylko się da. Podobno mamy takiego praktyka, co 100 eksperymentów sobie potrafi zrobić w przeciągu tygodnia. Jestem pod wrażeniem. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Eksperyment zapewne popłynie bardzo fajnie, odzew będzie duży. Statystyki są świetne, powiem wam. Ponad 160 eksperymentatorów sprawdza plaszetki Caligarisa. Jestem pod wrażeniem. Jednocześnie jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu tłumaczowi Kamili, która dokłada wszelkich możliwych starań, żeby ten tekst był w miarę tak. Słuchajcie, jeżeli ona zwraca uwagę, że ma być 1/4 i 3/4, ten punkt ma być podzielony właśnie te 10 mm na 1/4 i 3/4, a w oryginale tym, który mamy, to jest takim maczkiem napisane, że trudno to rozczytać.
No to ja bym powiedział tak, no, ma przechlapane, a daje radę. Także jesteśmy pod wrażeniem. Wielkie brawa dla niej. I spodziewamy się, że idzie już coraz łatwiej. Widać to po ilości stron, które się tłumaczą. Te strony będą Wam podawane za każdym razem, jeżeli to wszystko popłynie tylko dobrze, pełnymi rozdziałami, żeby wszyscy mieli wgląd do tego, jak te procesy u Caligarisa wyglądały, jak będzie mniej więcej treściwie wyglądała. Omijamy, od razu mówię, omijamy część, bo tych eksperymentów jest strasznie dużo. Tych plaszetek na ciele to są tylko trzy wybrane punkty z jednej mapy, na której jest 42 punkty są. Także na jednej mapie Caligaris potrafił tyle rzeczy pozaznaczać. Wybieramy te, do których, jeżeli macie problemy ze znalezieniem partnera, żeby były łatwe do eksperymentów. Udało nam się fajnie połączyć jedno i drugie. Znaleźć plaszetki w bardzo łatwo dostępnym miejscu, z drugiej strony z dość ciekawym spektrum tego, co te plaszetki mają odbierać. Co do objawów charakterystycznych, tak jak pisze Caligaris, to wcale nie jest łatwe. Trzeba trenować, im więcej trenujemy, tym będzie łatwiej. Myślę, że dacie sobie radę ze wszystkim. A co tam, pierwsze koty za płoty już były. Także do miłego. Do zobaczenia. Zupełnie nie trafiłeś, ale wiesz co? Wiesz, co było najśmieszniejsze? No. Że to zdjęcie Majka wysłała mi jako pierwsze, a zobacz, jakie wysłała mi drugie. Jest Łódka i jest Kacper. Rozumiesz coś z tego? To jest to, jak ten... Jest Łódka, jest Kacper i jest Maja. A powiedziałeś, że Łódka pierwsze ci się kojarzy, tak. Potem Kacper, i potem Maja. I powiedz mi, co to jest?